No tak, globalizm. Już zrobiono z nas roboty. Na to przeznaczona większa część życia. No i my się na to zgadzamy. Chodzimy do tej robótki, aż się zestarzejemy, a potem jeszcze nie chcą nam płacić emerytur, wolą, żebyśmy pomarli. Ego zwierzęce w nas walczy od zarania dziejów, tworzy wielkie imperia, które przegrywają, giną. To dusza, boski element tworzy relacje, które otwierają nas dla wieczności, na wieczność pełni. Komunikacja serc. Cokolwiek się zdarzy podczas przejścia, pamiętaj o jednym. To ty ofiarowałeś siebie, by zostać tu i teraz. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zobaczycie, jesteście motorami zmian. Tylko jedna rzecz jest od was wymagana. Nie bądźcie jedzeniem. To jest jedyna rzecz, którą musicie zrobić. Prosta rzecz. Nie bądźcie jedzeniem. Ludzka istota jest jednym z najpotężniejszych generatorów, jakie istnieją. Jesteśmy wirami. W zależności od polaryzacji, do której się dostosowujesz, tworzysz wysokie lub niskie częstotliwości. Najczęściej niestety te niskie. Ciemne byty żywią się niskimi częstotliwościami. Karmiliśmy je przez tysiąclecia. Każda złość, nienawiść, gniew, zazdrość, pożądliwość. No to jest to, siedem duchów zła i tak dalej. Przebudzenie ludzkości przechyliło zbiorowy wir w kierunku wysokich częstotliwości. Dlatego atakują z taką zaciekłością. Głodzą się. Nie mają co jeść. No niestety mają jeszcze zbyt dużo ludzi. Patrzeć do internetu, jakie walki, jakie bestialstwo. I to nawet nieraz cel jest biedny, a walka zasięta i normalnie na nienawiść największą. Połączcie się z waszą duszą, obserwuj siebie. Jeśli twoja dusza rezonuje z tymi słowami, nie poświęcaj już ani sekundy swojego istnienia na bycie pokarmem. Wyeliminuj niskie namiętności twojego życia. Nienawiść, urazy, zazdrość, strach. Wtedy wady, śmieciowe jedzenie, kłamstwa, ambicje, samolubstwo, smutek, nieufność. Wszystko generuje gęstą energię, pokarm dla ciemności. Bądź świadomy swoich emocji. Posłuchaj siebie. Jeśli przy jakiejkolwiek okazji poczujecie w którejś z tych niskich wibracji, szybko zmieńcie swoją energię. Włączcie jakąś muzykę, która was podniesie. Śpiewajcie, tańczcie, oddychajcie, zapalcie kadzidełko. Przytul swoje koty, przytul przyjaciela, przytul swojego psa, przytul swoją mamę. Obejmij swoją zwierzęcą rodzinę, idź na spacer, na łono natury, pomedytuj, ćwicz, zróbcie wszystko, co trzeba. Ta energia natychmiast się zmienia, ponieważ służyliście jako pożywienie. Bądźcie zawsze świadomi, że jedyną rzeczą, która się was prosi, to nie być, nie karmić ciemnych hord, karmcie swoją duszę wszystkim, co pomaga wstać. Jeśli przyzwyczajicie się do życia w częstotliwości miłości, wasze życie zmieni się do waszej woli bez wysiłku. Jesteś potężną istotą. Jesteście nie do zatrzymania. Kocham was wszystkich. Pięknie, potężnie, niepowstrzymane istoty. Pamiętajcie. Dziękujemy za te słowa.